Przyjechaliśmy tu z kamerami, dlatego jestem osobiście. Dzisiaj otworzyliśmy nasz program akcji 4 lipca, czyli pomocy powodzianom. I jest mnóstwo najważniejszych zdarzeń wokół nas, ale to ważne, żeby tutaj być, żeby te dzieciaki, które biorą w tym udział, czuły, że jest to bardzo ważne, że oprócz zabawy jest to konkretna rzecz, że one się tego nauczyły. To nam się mylą telefony, to nawet ja słuchając, ja mam w głowie telefon 112, a teraz się zastanawiam, to jak ja bym połączył te wszystkie telefony. One są tego nauczone, ponieważ robią świetną robotę nauczyciele. Cały system polega na tym, że my nie uczymy dzieci, tylko uczą właśnie nauczyciele. Że to jest dodatkowe zajęcie, a jednak sobie dają z tym radę, że dzieci w tym widzą też zabawę, że cały to jest przygotowany przez nas. Fundacja wydaje rocznie między 5 a 6 milionów złotych na prowadzenie tego programu. I nie mamy zastrzeżeń od tych, którzy nam dają pieniądze. Wrzucają pieniądze do skarbonek, akceptują taki właśnie podział tych pieniędzy, że dzieci powinny się uczyć pierwszej pomocy. Bo jeżeli się coś dzieje, to często my dorośli tracimy głowę. One właśnie głowy nie tracą, to one potem nam przypomną numer telefonu. Także ważne jest, żeby przyjechać gdziekolwiek w Polsce, przyjechać do Radomia, żeby zobaczyć taki międzyszkolny konkurs. A mi się marzy, żeby to były międzywojewódzkie, międzypolskie, międzyeuropejskie zawody, żeby po prostu dzieciaki w ten sposób pokazywały, że to ma sens. A to ma naprawdę ogrom. Ja myślę, że to właśnie newsy pokazują, że dzieciaki dają sobie radę. My to odnotowujemy non-stop. Często rodzice tych dzieci, same dzieci nie ujawniają się, to jest jakby taka sprawa prywatna. Często są to sytuacje bardzo dramatyczne. To będzie taki przykład dla całej Polski, ponieważ ten program idzie jak burza. 14,5 tysiąca szkół podstawowych, na dzień dzisiejszy ponad 10 tysięcy szkół już przeszło szkolenie. Gdzieś się musi to zacząć, żeby dzieciaki się ścigały, żeby była zabawa, żeby były konkursy. To nam już dawno jakby tak przyświtało, ale teraz, gdy Radom się do nas zgłosił, to wiemy, że to nie my mamy organizować, bo to nie jest celem, żeby fundacja też organizowała.